bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Witam też przedstawiciela prasy, Życie Siedleckie, pan Karpiński tutaj reprezentuje i pana Pędkowskiego, naszego tutaj redaktora, co słychać, witam serdecznie. Z telewizją. Z telewizją, co widać. Witam też oczywiście młodzież, przybyło licznie na nasze spotkanie. Już taką tradycją stało się, że zapraszamy klasy, z których uczniowie są tutaj laureatami, także też przybyła klasa, zapewne trzecia, tak? Z gimnazjum na ulicy Pięknej, tak? Nie trzecia. Liceum. Także też serdecznie witam i chciałem jednocześnie bardzo prosić o zabranie głosu przez panią dyrektor Elżbietę Zofię Wieczorek. Kilka słów prosimy. Witam jeszcze jednego przedstawiciela prasy lokalnej, Nowy Dzwon, pani Marzena Gitler. Ja również bardzo serdecznie witam gości, nauczycieli i młodzież. Przede wszystkim tę młodzież, która podjęła to wyzwanie i przystąpiła do 6. konkursu geograficznego i wszystkich uczniów naszej szkoły i naszych gości i licealistów przy ulicy Pięknej. Bardzo się cieszę, że geografia nadal jest w polu waszych zainteresowań, że chętnie podejmiecie to wyzwanie, przystępujecie do konkursów, które są organizowane przez naszą szkołę już po raz 6. I mam nadzieję, że to stanie się dalszą naszą tradycją i nadal ten konkurs będziemy organizować. Bardzo dziękuję tutaj panu Robertowi Łupkowskiemu, który bardzo dużo wkłada pracy w przygotowanie tego konkursu, pozyskanie sponsorów i całą stronę organizacyjną. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Są na sali uczniowie klasy 2E, którym przewodzi pan Robert Łukowski, jest ich wychowawcą, więc ja myślę, że nie będziecie szczędzić wychowawcy swojemu oklasku. Jeszcze raz. Dziękuję wszystkim uczestnikom, gratuluję już teraz wszystkim tym zwycięzcom. No i cóż, moi drodzy, życzę wam przede wszystkim podejmowania wyzwań, które stoją bądź będą stały przed wami i zwycięstwa przede wszystkim z własnymi słabościami i szukania nowych wyzwań dla siebie, zainteresowania. Trzeba rozwijać swoje pasje i myślę, że ten konkurs też pozwala rozwijać właśnie swoje zainteresowania. Cieszę się również, że kolejny raz pan doktor przyjął zaproszenie i dzisiaj przedstawi wykład, pokaże nam kraj, który myślę, że znamy, ale nie do końca, bo nawet jeżeli mamy jakąś wiedzę, to myślę, że tutaj słuchając wykładu na pewno będą jakieś niespodzianki i ta wiedza, której do tej pory nie mamy na temat Rosji. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z gości chce zabrać głos? Dziękuję. W takim razie teraz bardzo proszę o... Znaczy to jest najciekawsza część naszej uroczystości, przynajmniej dla mnie. Chodzi o wykład. Wykład, który przygotował pan doktor Wites, dotyczący współczesnej Rosji. Pan doktor pracuje, tak jak powiedziałem, na Wydziale Geografii i Wydziale Geografii Studiów Regionalnych tak, Uniwersytetu Warszawskiego na Zakładzie Geografii Azji, Afryki, Azji i Oceanii. Także bardzo proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Witam państwa serdecznie. Na początek chciałbym podziękować za ponowne zaproszenie do Mińska Mazowieckiego. Jest mi bardzo miło. Dziękuję tutaj wszystkim organizatorom, pani dyrektor, pan Robertowi i w ogóle władzom za zaproszenie i za to, że mogę się tutaj ponownie podzielić z państwem informacjami geograficznymi, a okazja świetna, bo to już 6. edycja powiatowego konkursu geograficznego
geomaniak. W latach wcześniejszych miałem okazję Państwu opowiadać o Chinach, o Brazylii. Dzisiaj przemieszczamy się do kraju, który wydaje nam się, że wszyscy dobrze znamy. Kraju dość nieodległego przestrzennie. Ale chciałbym Państwu pokazać różne informacje, które wpisują się w te trzy płaszczyzny tematyczne. I żeby za bardzo Was nie zamęczyć, wiem, że mamy około godziny, postaram się tego czasu nie przedłużyć. Na początek kilka informacji wprowadzających. Tutaj wyświetlam 10 największych państw świata pod względem zajmowanej powierzchni. To są wartości procentowe odnoszące się do ogółu powierzchni wszystkich państw świata. Wiemy, że Rosja, która powstała w tych granicach jako państwo niepodległe w 1991 roku po rozpadzie Związku Radzieckiego, nadal jest największym państwem świata. To drugie zestawienie pokazuje nam ranking 10 państw świata pod względem liczby ludności. Rosja póki co zajmuje miejsce 8 w tym rankingu. Jest to obecnie 142 miliony osób, zamieszkuje ten rozległy teren. Ale w płaszczyźnie demograficznej sporo się w tym kraju dzieje i wszystko wskazuje na to, że za lat kilka Rosji w tej pierwszej dziesiątce państw świata pod względem liczby ludności nie zobaczymy. Dlaczego? O tym za chwilę. Na początek taka oto mapa pokazująca złożoność podziału administracyjnego tego kraju. Oczywiście mówimy o olbrzymim terytorium. To jest 17 milionów kilometrów kwadratowych. Czyli jeżeli porównamy Polskę, która ma 312 tysięcy kilometrów kwadratowych, to pokazuje nam skalę, o jakiej mówimy powierzchni w przypadku tego państwa. Oczywiście większość ludzi zamieszkuje europejską część, około 75% populacji. W tej części znajduje się stolica Moskwa, a w całej azjatyckiej części mieszka zaledwie około 25% ludności. To rodzina pokazująca, że w tak rozległym kraju, w kraju o dużej rozciągłości równoleżnikowej, potrzeba było wprowadzić różne strefy klimatyczne. To są strefy czasowe. To w tym zakresie też się sporo zmienia. Ten zielony mały punkt, który widzicie może po stronie na zachodzie tego obszaru, to jest obwód kaliningradzki, z którym graniczy Polska. Tam jest inna strefa czasowa i te kolejne przemieszczają się w kierunku wschodnim. To zdjęcia też, te akurat zdjęcia to nie są zdjęcia mojego autorstwa, ale umieściłem je tutaj, żeby Państwu pokazać, czym jest wieczna zmarzlina, której uczymy się na lekcjach geografii, czyli ta przemarznięta część gruntu. Kiedy w naszych realiach europejskich czekamy na wiosnę i wiemy, że w końcu będzie nam łatwiej się przemieszczać, jesteśmy zmęczeni trochę tą zalegającą pokrywą śnieżną, tak w przypadku rozległych części Rosji, gdzie występuje wieczna zmarzlina, prawdziwa tragedia rozpoczyna się właśnie wiosną, kiedy od marca przypowierzchniała część wiecznej zmarzliny i widzicie Państwo, że te szlaki komunikacyjne stają się zupełnie nieprzejezdne. To jest wielkie wyzwanie. No, na wielu obszarach bardzo bogaty świat flory, fauny, choćby niedźwiedzie brunatne, ale przecież na północy Rosji spotkamy nawet i niedźwiedzie polarne. W krajobrazie dominują lasy, tu akurat gdzieś te pojedyncze brzozy, ale w ogóle formacja leśna, tajga jest tym charakterystycznym ekosystemem na tym obszarze. No i takie zdjęcia pokazują fragment, jeden z wymiarów współczesnej Rosji, a mianowicie olbrzymie stada reniferów. I mimo tego, że może renifery kojarzą nam się głównie z Laponią z Finlandii, bo tam jest siedziba świętego Mikołaja, to jednak pod względem liczebności stad, to w Rosji ta populacja zwierząt jest największa. No i w takiej scenerii można lądować helikopterem, to są zdjęcia pochodzące z Czukotki, czyli tej części Rosji, która przez cieśninę Beringa sąsiaduje już z Ameryką Północną, a dokładnie Alaską. Na południu Rosji, gdzie klimat jest kontynentalny, dominują takie krajobrazy, czyli dominują formacje trawiaste, to charakterystyczne stepy. Ta rycina pokazuje, oczywiście ona jest mało czytelna, ja krótki do niej komentarz
olbrzymi negatywny wpływ człowieka na środowisko. W czasach Związku Radzieckiego funkcjonowało takie określenie ujarzmiania przyrody, czyli w zasadzie przyroda jest po to, abyśmy mogli z niej czerpać. Nie do końca przywiązując wagę do tego, jaki jest ten wpływ człowieka, a był negatywny, no i jakie będą tego konsekwencje. Te rzeki zaznaczone na mapie w taki pogrubiony sposób to są cieki, które niosą wody nieodpowiadające już żadnym trasom czystości. Te strefy zaznaczone w kolorze różowym to miejsca znacznego zdegradowania środowiska. I kolejne kategorie, w tym również te, które lokują się nad perłą przyrodniczą tego obszaru, czyli jeziorem Bajkał, które znajduje się w tym miejscu na Syberii. No i właśnie, może o tym miejscu warto krótko wspomnieć, bo my uczymy się na lekcjach geografii o tym jeziorze z kilku powodów. Wypełnienie szczeliny tektonicznej przez dużą ilość wody. Kiedy często patrzymy na mapę Rosji, nie zdajemy sobie sprawy z wielkości tego zbiornika. Może nawet nie tyle sama powierzchnia powinna nas szczególnie interesować, co bardziej to jedno naj, które dotyczy Bajkału, a mianowicie to, że jest to najgłębsze jezioro świata. No, jeżeli pływamy w wodach Bajkału, to wiecie, że jeżeli już potrafimy pływać, to nie do końca jest ważne, czy pod nami 3 metry, czy 300. No, ale w tym przypadku trzeba mieć świadomość, że Bajkał to zbiornik, którego maksymalna głębokość ma 1620 metrów, czyli ponad 1,5 kilometra. Jeszcze ważniejsza informacja to fakt, że ten zbiornik mieści 1/5 światowych zasobów słodkiej wody świata. I dlatego to hasło, które tutaj się pojawia na tym slajdzie, Bajkał a Rociąg Syberia-Pacyfik, to współczesny wymiar właśnie, byśmy powiedzieli, tego sporu, który istnieje w Rosji między osobami, które uważają, że nie należy tego rociągu przeprowadzać w niewielkiej odległości od jeziora, bo choćby właśnie ze względu na tą unikatowość, bioróżnorodność tego miejsca. Inni głównie kierują się rachunkiem ekonomicznym i mówią, co będzie, jeżeli ten rurociąg będzie przeprowadzony w większej odległości od północnych brzegów Bajkału. To jest strefa sejsmiczna, więc nawet bez ingerencji człowieka mogłoby dojść do uszkodzenia konstrukcji rurociągu i przedostania się ropy do Bajkału. A w Rosji rokrocznie dokonuje się kilku tysięcy prób nawiercenia rurociągów, więc i taki sposób mógłby w sposób mechaniczny doprowadzić do umieszczenia ropy w tym jeziorze. Na zdjęciu nerpa, biała foka, jeden z endemitów, które żyją w wodach Bajkału. Warto zwrócić uwagę również na fakt, że tak jak w Polsce mamy te dwie podstawowe kategorie jednostek osadniczych, miasta i wsie, tak, w przypadku Rosji występuje jednostka, typ jednostki pośredniej, to wpisuje się w kontinuum miejsko-wiejskie. Te jednostki nazywane są osiedlami typu miejskiego. Występują również takie kategorie i wcale nie mówię o czasach historycznych, ale odnoszę się również do współczesności. Tajne ośrodki osadnicze, one powstawały w Związku Radzieckim po II wojnie światowej. Było ich kilkadziesiąt, w niektórych z nich mieszkało nawet około 100 tysięcy osób. Wiedza na ich temat była powszechnie nieznana. Władzom zależało, aby w zasadzie zachować tą ich tajność. Tam często prowadzono badania nad produkcją broni atomowej. To były też ważne ośrodki przemysłu zbrojeniowego. Tu taka rycina pokazująca w tych zielonych polach zaznaczonych są różne wybrane lokalizacje miast tajnych istniejących w Związku Radzieckim. Ja Państwu na tym zdjęciu historycznym pokazuję jedno z nich, w europejskiej części Rosji. Ono w literaturze funkcjonuje pod nazwą Arzamas 16. To miejsce, gdzie prowadzono pracę nad bronią jądrową. Zwróćcie uwagę, że wokół tego miasta, oczywiście tu widzimy tylko jego fragment, w bliskiej odległości jest las. To było niezwykle ważne, gdyż gdyby udało się komuś uciec z takiej strefy i chciałby przekazać informacje na temat tego, jak wyglądało to miasto, jak wyglądało otoczenie, to liczył się tak zwany krótki horyzont, aby powiedzieć, że no ja mogę powiedzieć, jak wyglądały ulice miasta, ale od miasta w odległości niewielkiej znajdował się las, a jak był on
obszerny. Co było za tym lasem? Nikt nie miał okazji się już przekonać, bo z tej strefy zamkniętej wyjechać nie można było. Dzisiaj to miasto funkcjonuje pod nazwą Sarów. Jest również miastem zamkniętym. Do niego nikomu z zewnątrz dostać się nie można. No i niestety taki krajobraz, który wskazuje na tą ingerencję człowieka w Rosji, która swoją potęgę buduje na pozyskaniu surowców mineralnych, to zdjęcie to akurat Norylsk, wielki kombinat przemysłowy położony za kołem podbiegunowym północnym. Tam mieszka nadal ponad 100 tysięcy osób i pozyskiwanych jest bardzo dużo różnych surowców mineralnych. Rosja nie tylko kojarzy się może z ropą, z gazem, bo faktycznie w zakresie tych surowców te złoża są olbrzymie, ale też może warto wspomnieć o diamentach, które początkowo te złoża odkrywano jeszcze w XIX wieku, między innymi w tych ekspedycjach geologicznych uczestniczyli polscy zesłańcy. No i na dużą skalę te złoża zostały zagospodarowane dopiero po II wojnie światowej. Tam też nikomu z zewnątrz wjechać nie wolno. Tam pojazdy, które zajmują się pozyskiwaniem diamentów, są bardzo precyzyjnie ważone przed momentem wjazdu do tych kominów kimberlitowych, z których pozyskiwane są diamenty, i po wydostaniu się na powierzchnię. Co my o takich miejscach możemy wiedzieć? Jednym z największych takich ośrodków jest miasto Mirnyj na Syberii. Zobaczmy, jak ono wygląda na obrazie satelitarnym. Zobaczcie, miasto i taka charakterystyczna, kolista struktura, to jest wielki lej, z którego pozyskiwane są diamenty. Jak to wygląda z powierzchni miasta? Ano tak, regularne ulice, liczba ludności około 50 tysięcy i bardzo silnie pilnowana. I gdzieś w pobliżu ten wielki krater, z którego pozyskiwane są diamenty metodą odkrywkową. Wiry powietrza, jakie się tworzą nad tym kraterem, są tak duże. Doszło do kilku wypadków helikopterów czy samolotów, więc jest zakaz poruszania się pojazdami powietrznymi nad tym wielkim kraterem. I tam dzisiaj w rytmie trzyzmianowym przez całą dobę zjeżdżają samochody tak zwaną spiralą szczęścia do dołu tego krateru. Na olbrzymią już głębokość mówi się, że te diamenty tam ciągle zalegają, więc nikt nie odważy się podjąć decyzji, aby zakończyć eksploatację, mimo coraz większego realnego zagrożenia dla zdrowia osób tam pracujących. Krótko o zróżnicowaniu religijnym, bo z jednej strony w Związku Radzieckim przyznawanie się do religijności było zupełnie niezgodne z obowiązującym przekazem płynącym od władz Związku Radzieckiego. W tym czasie masowo likwidowano cerkwie, bo większość mieszkańców tego kraju byli to wyznawcy prawosławia. Te charakterystyczne obiekty przetrwały do dzisiaj, chociaż czytamy o wielu miejscach, choćby w Moskwie, gdzie podkładano ładunki wybuchowe pod cerkwie, tam później zakładano baseny publiczne bądź jakieś punkty sprzedaży towarów. Dzisiaj w Rosji mamy pewien takie ożywienie w zakresie religijności. Zresztą władze wyraźnie pokazują dużą, taką byśmy powiedzieli, współpracę czy akceptację przynależności ludzi do wyznania. I większość mieszkańców tego kraju to zdecydowanie wyznawcy prawosławia. Ale pamiętajmy, że drugą religią tego kraju jest islam. I w zasadzie islam występuje wśród tych społeczności narodów w Rosji, których populacja stale się zwiększa. Więc powiedzielibyśmy, że prawdopodobne jest to, że z roku na rok liczba wyznawców prawosławia będzie sukcesywnie zmniejszać się przy dużym wzroście liczby osób, których religią jest islam. Jednak ta swoboda wyboru religii, czy też akceptowanie tego, że ktoś nie wierzy, stworzyło grunt do tego, aby bardzo intensywnie we współczesnej Rosji rozwijały się różne sekty. Tych sekt jest wiele, oczywiście informacje takie ilościowe na ich temat są szacunkowe. Czytamy w rosyjskiej literaturze, że liczba wyznawców różnych sekt we współczesnej Rosji to około 5 milionów osób. Zdecydowanie większość wyznawców to ludzie młodzi.
Tu macie Państwo nazwy trzech największych grup religijnych określanych jako sekty w Rosji. I na tym zdjęciu pokazana taka autentyczna historia, gdzie ktoś wsiada na tą łódź i płynie na drugi brzeg, bo tam swoje ziemię ma wspólnota określana wspólnotą wisarionowców. Przywódca tej grupy religijnej upodobnił się fizycznie do wizerunku Chrystusa i uważa, że jest Chrystusem naszych czasów. I te jego myśli są bardzo chłonne w społeczeństwie rosyjskim i liczba wyznawców Wisariona jest coraz większa. Tu zobaczcie Państwo, jak on wygląda. To jest też taki jego wizerunek. Nosi szaty, długie włosy. Założył wspólnotę. Ta główna wspólnota wisarionowców znajduje się w kraju krasnojarskim na Syberii. Tam przyjeżdżając trzeba pozbyć się wszystkich, no powiedzielibyśmy, dóbr pozyskanych w dotychczasowym życiu. No i oddać się modlitwie i kontemplacji. Ten oto człowiek spisał swoje myśli, uważa, że ma przekaz od Boga i te swoje myśli rozsyła w wersji elektronicznej też do różnych odległych obszarów. Bardzo mnie interesowało dowiedzieć się, kim ten człowiek był wcześniej, bo przecież musiał pełnić jakąś funkcję, mieć jakiś zawód. No i co możemy się o nim dowiedzieć? Przywódca tej wielkiej grupy religijnej nazywał się wcześniej Siergiej Torop. Ma żonę, ma dzieci. Wcześniej był milicjantem w Związku Radzieckim, malował też. Mówię o takich malunkach no, artystycznych, nie tyle, że był malarzem pokojowym. No i on oficjalnie uważany jest za założyciela kościoła Ostatniego Testamentu, ale częściej czytamy o tej grupie jako kościele wisarionowców. I zobaczmy, jak w pewien sposób wpisał się w tą dynamiczną rzeczywistość. Jeszcze istniał ZSRR, bo rozpadł się w grudniu roku 91, a on już w styczniu oficjalnie ogłosił, że przyjął chrzest z rąk samego Ojca Niebieskiego. To jest oczywiście fragment tamtejszej rzeczywistości, ale pokazuje, że Rosja dynamicznie się zmienia, również i w takiej płaszczyźnie religijnej. Ten samochód to niech będzie pierwsza ilustracja do tego, że ten rozwój gospodarczy kraju powoduje, że dystrybucja dóbr nie jest równomierna, a więc gwałtownie powiększa się grupa osób najbogatszych i utrzymuje się bardzo duża grupa Rosjan, którzy żyją poniżej granicy ubóstwa. Zbyt mała jest ta grupa środka, czyli społeczeństwa, które stanowi tak zwaną średnią klasę. I ci najbogatsi Rosjanie, nowobogatcy, nazywani są nowymi Rosjanami, albo po rosyjsku nowi ruskie. To jest część społeczeństwa, która gwałtownie wzbogaciła się na przemianach ustrojowych po roku 91. Wielu z nich dzisiaj stanowi rdzeń zarządu wielkich korporacji pozyskujących surowce mineralne w odległych częściach Rosji. No, w grupie tych oligarchów był również Chodorkowski, o którym wiemy, że dzisiaj znajduje się w jednym z obozów kolonii karnych na Syberii. On akurat tutaj jest w grupie tych, którzy no, dzisiaj już tej realnej władzy w sektorze przemysłowym, gospodarczym nie sprawują. No i Rosjanie, którzy są bardzo bogaci, w społeczeństwie rosyjskim funkcjonuje wiele anegdot na temat tego, kim są nowi Rosjanie. To zdjęcie nie pochodzi z Rosji, to zdjęcie to fragment wybrzeża, lazurowego wybrzeża we Francji. To właśnie tam nowobogatcy Rosjanie głównie odpoczywają. Dla nich w złym tonie jest jechać do kurortów nad Morze Czerwone, chociaż tam jest ich też sporo. Również spotkamy licznych Rosjan na Cyprze, w Grecji, w innych krajach południa strefy śródziemnomorskiej. Najważniejsze, że nie spotkamy ich prawie w ogóle w kurortach rosyjskich, nad Morzem Czarnym, takich jak choćby Soczi. Oni uważają, że to jest w złym tonie odpoczywać w takim miejscu, ich stać na nie tylko odpoczynek, ale wykup ziem w tej strefie południa Europy. Zimą bardzo chętnie wyjeżdżają w Alpy. Czytamy w opracowaniach francuskich, że Courchevel zimą to miasto, w którym łatwiej jest porozumieć się w języku rosyjskim niż po francusku. Tak wielu Rosjan w czasie prawosławnych świąt w styczniu przyjeżdża tam spędzać ten czas. W kwestii
kwestiach ludnościowych. Wiemy, że w geografii takie dwie płaszczyzny, którymi się głównie zajmujemy, to jest zaludnianie, czyli wzrost liczby ludności, na który oczywiście rzutują te dwie składowe, czyli ruch naturalny i migracyjny. No i drugie zagadnienie, wyludnianie, inaczej depopulacja. I w przypadku Rosji to drugie zagadnienie ma zdecydowanie większe znaczenie. To zdjęcie miałem okazję wykonać w niedaleko rzeki Kołymy, na dalekim wschodzie Rosji. I kiedy często uczymy się na lekcjach geografii takich wartości statystycznych i podajemy, ile osób przypada na kilometr kwadratowy, no to wiemy, że w Polsce są to 123 osoby na kilometr kwadratowy. Średnio dla Rosji jest to zaledwie 7 osób na kilometr kwadratowy. Ale w tych peryferyjnych wschodnich obszarach można odwrócić ten wskaźnik i powiedzieć, że w tych miejscach łatwiej powiedzieć, ile kilometrów kwadratowych przypada na jednego mieszkańca, gdyż ta ludność jest bardzo nierównomiernie rozmieszczona. To jeszcze mapa z okresu Związku Radzieckiego, pokazująca nam gęstość zaludnienia. Widzimy, że to głównie ta europejska część Rosji i Ukraina. To są te strefy największej koncentracji ludzi. Im dalej na wschód i im dalej na północ, tym gęstość zaludnienia jest mniejsza. Zobaczmy, jak zmieniała się liczba ludności w azjatyckiej części Rosji. Może tylko skoncentrujmy się na tym zestawieniu z prawej strony. Cały ten region, czyli Syberia i rosyjski Daleki Wschód. Dane z kolejnych spisów ludności dokonywanych od roku 1926. Systematycznie przybywało ludzi na tym terenie do końca trwania ZSRR. Wtedy ta populacja była około 32-milionowa. Wiemy jednak o tym, i o tym głównie się uczymy na lekcjach historii czy języka polskiego, że wielu ludzi dotarło tam pod przymusem. Tworzyło system łagrów, w których ludzie przebywali wbrew swojej woli. Są te systemy więzień, funkcjonowały jeszcze w czasach carskich, ale nasiliły się w czasie, kiedy władzę sprawował w Związku Radzieckim Józef Stalin. Ten człowiek na zdjęciu to nieżyjący już rosyjski myśliciel, pisarz Aleksander Sołżenicyn, autor m.in. głośnej powieści Archipelag Gułag. On już pod koniec lat 90. zwrócił uwagę na to zjawisko ludność demograficzne, które w tym kraju zachodzi, że mamy do czynienia w Rosji z olbrzymią skalą wyludniania. On określał to, że w zasadzie to już trudno, że to jest zło próżne wymieranie, gdyż skala tego procesu jest olbrzymia i zadawał, jak się okazało, retoryczne pytania, czy coś w tym zakresie zostanie zrobione. Żeby pokazać Państwu, jak wygląda wymiar ilościowy tych zachodzących procesów, odnieśmy się do prognoz demograficznych przygotowanych w Nowym Jorku w Organizacji Narodów Zjednoczonych. One nie zostały przygotowane po to, aby eskalować jakieś złe emocje. Wzięto pod uwagę konkretne wskaźniki urodzeń, zgonów, migracji i przygotowano trzy warianty ewentualne, które w Rosji mogą się sprawdzić. Ta prognoza została przygotowana w roku 2000. Zobaczcie, wariant optymistyczny wskazywał, że liczba ludności w tym kraju będzie utrzymywać się na podobnym poziomie, niewielki wzrost, około 152 milionów w roku 2050. Wariant pośredni wskazywał, że będzie dochodziło w Rosji do wyludniania, no i ta populacja zmniejszy się mniej więcej do poziomu 120 milionów. I wariant pesymistyczny, ale od razu możemy dopowiedzieć wariant realistyczny, bo przynajmniej ta pierwsza dekada, którą już możemy sprawdzić, ona się dokładnie sprawdza w tym trzecim wariancie. W ciągu 10 lat liczba ludności Rosji zmniejszyła się do takiego poziomu. Właśnie rok 2012 to już jest 141,9 miliona, czyli ciągle ta populacja się zmniejsza. Co oznacza, że Rosja jest przykładem szczególnym w skali całego świata. Nie znajdziecie Państwo żadnego innego kraju na świecie, gdzie w warunkach pokoju dochodzi do takiej skali procesów depopulacyjnych. Rok rocznie populacja tego kraju zmniejsza się o 500-800 tysięcy ludzi i w tym przypadku Rosja jest miejscem naprawdę wyjątkowym.
Zobaczmy takie zestawienie. Ja głównie na tych kilku rodzinach chciałbym Państwu pokazać azjatycką część Rosji z tej przyczyny, że ten proces tam przebiega szczególnie intensywnie. Nie oznacza to jednak, że europejska część Rosji gwałtownie zwiększa populację. Taka charakterystyka dotyczy Kaukazu, bo tam faktycznie mamy do czynienia z eksplozją demograficzną, ale w pozostałych częściach Rosji i europejskiej, i azjatyckiej ubywa mieszkańców. Zobaczmy tutaj takie zestawienia, rok 1991, czyli rozpad ZSRR jako początek tego badania i 2001 jako koniec, bo rok później odbywa się pierwszy spis Federacji Rosyjskiej. Te figury, które widzimy umieszczone na polach jednostek administracyjnych, ich wielkość niesie informacje na temat tego, jakie tam było zaludnienie na początku XXI wieku. Ale zobaczmy przede wszystkim na te kolory, jakimi wypełnione są te figury. Kolor żółty to są te miejsca, gdzie doszło do wzrostu liczby ludności. Kolor szary to obszary wyludniające się. Im bardziej intensywny kolor szary, tym skala wyludniania jest większa. Rekordowo duże rozmiary dotyczą Dalekiego Wschodu. Na przykład na Czukotce w tym okresie ubyło ludzi o 52%. Obecnie już powiedzielibyśmy, jest to 67%, uznając, że początek tego badania to jest moment rozpadu ZSRR. A w większości miejsc świata my o zmianach ludnościowych mówimy w promilach, a nie w procentach. Więc to też pokazuje nam pewną skalę tego. Dlaczego te dwie jednostki zwiększają zaludnienie na zachodzie? No, przyczyn może być kilka, ale to właśnie tam znajdują się największe złoża ropy naftowej i gazu ziemnego w Rosji. To jest to zagłębie zachodnio-syberyjskie. To ilustracja wyglądająca bardzo podobnie, no zwłaszcza jeżeli to patrzymy na to z dużej odległości, nie wczytujemy się w te wartości liczbowe, ale kiedy starałem się sprawdzić, czy wyludniają się bardziej obszary, gdzie mamy mężczyzn czy kobiet, to w podziale na płeć grupą, która w większym stopniu podlega temu procesowi, są mężczyźni. No i często mamy takie skojarzenie, taką kalkę, że no, mężczyźni oczywiście częściej sięgają po alkohol. Jest to prawdą. Ja tutaj Państwu pokazuję takie zdjęcie człowieka z Syberii. No i krótki do tego komentarz. Demografowie wprowadzili wręcz nowy termin nadumieralność w odniesieniu do populacji mężczyzn. I kiedy na lekcjach geografii posługujemy się takim wskaźnikiem średnia oczekiwana długość życia. W Polsce mężczyzn ona wynosi obecnie około 70 lat, kobiet 78. W przypadku Rosji kobiety żyją porównywalnie tak długo jak Polki. Jeżeli chodzi o mężczyzn, to średnia długość życia Rosjanina to zaledwie 59 lat. To najlepszy wymiar taki demograficzny tego, że mężczyźni umierają bardzo wcześnie, nadumieralność w wieku do 59 lat. Jedną oczywiście z przyczyn tego jest olbrzymie spożycie alkoholu. Co na ten temat możemy przeczytać w oficjalnych dokumentach? Ministerstwo Zdrowia Rosji podaje, że statystyczny mieszkaniec tego kraju rocznie spożywa 19 litrów czystego spirytusu. Ile to jest litrów wódki? Jeżeli z ogółu populacji wyłączymy dzieci, wyłączymy osoby w podeszłym wieku, wtedy łatwiej nam zrozumieć, że naprawdę duża liczba osób rokrocznie umiera w wyniku zatruć alkoholowych. Jaka to jest liczba? Ile, słuchajcie, mieszka osób w Mińsku Mazowieckim? Około 40 tysięcy. Rocznie w Rosji w wyniku zatruć alkoholowych umiera 39 tysięcy osób. Rocznie, czyli to jest tak, jakby w każdym roku populacja odpowiadająca populacji Mińska Mazowieckiego znika z powierzchni ziemi. To jest skala zachodzącego procesu. Ta ilustracja, gdzie widzimy już tylko te szare barwy, pokazuje nam zmiany w przedziale wieku przedprodukcyjnym. Wielu mówi kolokwialnie, że to jest gwóźdź do trumny, bo wiecie dobrze wszyscy, że gdyby w grupie tych osób najmłodszych tendencja była bardziej optymistyczna, to można byłoby realnie zatrzymać ten negatywny proces i w perspektywie kilkunastu lat doprowadzić do zwiększenia populacji.
Nic na to nie wskazuje. No i te opuszczone skrzynki pocztowe to wymiar tego, co można zobaczyć, bo jak sfotografować wyludnianie. Między innymi część osób ten obszar opuściło, wyjechało stamtąd, inni umierają. I te dwie składowe, i ruch migracyjny, i naturalny, kształtują ten smutny obraz współczesnej Rosji. No, to zdjęcie mogłoby sygnalizować, oczywiście ono jest tak przypadkowo dobrane, bo niekoniecznie ci ludzie w tym momencie wyjeżdżają z tego terenu, ale powiedzielibyśmy, że najbardziej realny sposób opuszczenia danego terenu to jest wykorzystanie transportu kolejowego. On jest w Rosji bardzo dobrze rozwinięty, te największe magistrale przebiegają równoleżnikowo z Moskwy do Władywostoku, kolej transsyberyjska. Weźmy sobie wariant, wsiadacie do pociągu w Moskwie i ta świadomość, wysiądziecie z pociągu za 7 dni. Tyle się jedzie do Władywostoku. Więc jak ktoś z Was narzeka, że dość długo dojeżdża do szkoły, to proszę pamiętać o tamtejszych realiach. Jednak z wielu obszarów nie wyjedziemy korzystając z połączeń kolejowych, bo po prostu tych połączeń tam nie ma. Drogi, jak widzieliście wcześniej, też często są nieprzejezdne. Stąd często jedynym skutecznym sposobem jest skorzystanie z transportu lotniczego. Ludzie mówią, nas stać na zakup biletu do Moskwy czy do innego miejsca w europejskiej części, ale nas nie stać na zakup mieszkania tam. To jest kolejny wielki problem. Kiedy miałem okazję tam być na tych dłuższych badaniach dwumiesięcznych i rozmawiałem z ludźmi i wielu z nich podkreślało, bardzo chcielibyśmy wyjechać na kontynent, to w pewnym momencie zadałem im pytanie, co przez to rozumiecie? Przecież jesteśmy na kontynencie, jesteśmy w azjatyckiej części Rosji. Jedna z kobiet, zresztą nauczycielka geografii, w bardzo obrazowy sposób mi wytłumaczyła tą swoją myśl. Ona powiedziała, że ten termin wprowadzony kilkadziesiąt lat temu przez Sołżenicyna, archipelag Gułag. Może już nie Gułag, bo Gułag został formalnie zlikwidowany, ale ona uważa, że te wsie miasta w tych rozległych obszarach to w sumie takie wyspy archipelagu, wyspy osadnicze, z których bardzo trudno jest się wydostać i te ograniczenia są różnej natury. Zobaczcie Państwo, jak w tym okresie wyglądało z wartości salda migracyjnego. Ten niebieski kolor to jest saldo migracyjne ujemne. W niektórych jednostkach tak dużo osób wyjeżdża, że prawie brakuje nam skali, żeby to zilustrować na tej mapie. Choćby w obwodzie magadańskim czy na Czukowce. No, znamy już mniej więcej rozmiary tego procesu, ale krótko wskażmy, jakie są jego przyczyny. Z jednej strony niewłaściwa polityka demograficzna w okresie ZSRR stworzyła grunt do tego, aby ten proces mógł się rozpocząć. Na siłę przenoszono ludzi do tych niekorzystnie geograficznych miejsc. Proces został uruchomiony przez przemiany gospodarcze, czyli to nie jest tak, że Rosja się wyludnia już od bardzo, bardzo wielu lat. To jest prawie dokładnie ten moment, kiedy rozpada się ZSRR, czyli rok 1991. No i mamy szereg tak zwanych regulatorów tego wyludniania, patologie społeczne, zmienia się model rodziny, coraz więcej osób decyduje się na życie w wolnych związkach, nieformalnych, bardzo duża skala dokonywanych rozwodów, likwidowane są bazy wojskowe, bo kiedyś tym głównym wrogiem były Stany Zjednoczone, stąd duża liczebność wojsk na Czukotce. Dzisiaj wojska są przemieszczane do europejskiej części, między innymi do obwodu kaliningradzkiego. No i uwarunkowania przyrodnicze. I zobaczcie Państwo, tu umieściłem taki slajd zimą i latem. No ta osoba ma założoną taką gazę na swoją twarz. W wielu miejscach Rosji mamy do czynienia z olbrzymią ilością meszek i komarów. To jest niesamowicie uciążliwe. Ci, którzy byli tam przez 2 tygodnie, mówią, że jak tam żyć, a co mają powiedzieć ci, którzy żyją tam stale. I na ile to może być przyczyna wyludniania? Bo przecież moglibyśmy powiedzieć, obszar się nie wyludniał do 1991 roku, a przecież było jednakowo zimno. Ale jednak pamiętajmy o tym, że do tego roku były zakazy opuszczania tych stref. Dzisiaj wolno to zrobić, więc to zimno może być pośrednią przyczyną podjęcia takiej decyzji.
Zobaczcie Państwo taką kategorię, żeby wskazać, że przykład Rosji nie jest tutaj jednym z wielu. To jest opracowanie wskazujące liczbę przypadków tak zwanych zewnętrznych przyczyn zgonów. Co to oznacza? Przyczyny wewnętrzne to są te śmierć spowodowana przebytą chorobą. Zewnętrzna przyczyna to na przykład zabójstwo, to śmierć w wypadku samochodowym, to jeszcze inne składowe, choćby zatrucie alkoholowe. Zobaczcie, jak wygląda wskaźnik zabójstw na podstawie oficjalnych danych podawanych przez rosyjskie urzędy statystyczne. Kartogram, dokładnie te same przedziały ilustrujące, jak się kształtował ten wskaźnik na rok przed rozpadem ZSRR. I choćby czytając tą intensywnością barw, widzicie, co się stało w ciągu tych zaledwie kilkunastu lat, a eskalacja przemocy w wielu miejscach jest coraz większa. W sposób bardzo przystępny pisze o tym choćby Jacek Hugo Bader w swoich reportażach, czy opowiadaniach kołymskich, czy Białej Gorączce. To jest pokazanie fragmentu rzeczywistości, którą on tam zastał w ostatnich latach. Zobaczmy kolejny bardzo smutny wymiar współczesnej Rosji. To są konkretne liczby podawane w statystykach, ile osób rocznie popełnia samobójstwa. Nawet Japonia, która często kojarzy się z samobójstwami, kultura takiego honorowego zabrania sobie życia seppuku, tu ma niższe wartości w zakresach tego wskaźnika niż Rosja. To też ta trudność dostosowania się do tych nowych warunków po rozpadzie ZSRR. Tu Państwu pokazuję na zdjęciu obwód magadański. To jest to pole zaznaczone tam w kolorze żółtym, na tym mini rysunku z prawej strony. To tam miałem okazję pojechać na te dłuższe badania. Wiedziałem, że bez pozwolenia będę mógł przebywać w samym Magadanie, który jest na południu. Żeby opuścić to miasto i jechać dalej na północ, trzeba uzyskać odpowiednie zgody na miejscu. No ale uznałem, że będę się już martwił tam, a będzie kontakt, możliwość spotkania się z tymi ludźmi. Wydaje się, że ten obszar nie jest duży, jak patrzymy na mapę Rosji, a to jest 460 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli to jest półtora raza większy teren od Polski. Jak on wygląda? Na północy wielu mówi, że bardzo smutno. Wygląda tak. No tutaj też słabo widać, bo mamy pokaz w środku dnia, ale tam utrzymuje się zmrok przez dużą część roku. Wiemy, że tereny za kołem podbiegunowym to miejsca, gdzie mamy noc polarną. Miejsca, gdzie już nie ma żadnej roślinności, krajobraz trochę księżycowy. No i takie oto fragmenty tutaj dróg. Smutna rzeczywistość. Zobaczmy domostwa, to autobus szkolny. Nie wiem, na ile moglibyśmy uznać, że on by mógł zasilić jakieś muzeum techniki, ale ten autobus tam nadal funkcjonuje. Ten dom mieszkalny, zobaczcie, te białe okna, to jeszcze miejsca, gdzie ludzie są. Ale w wielu miejscach ludzi już nie ma. I tam się dzieją szczególnie duże dramaty, bo mieszkańcy takich osiedli mówią, jeszcze kilka lat temu, kiedy mieszkali wszyscy w tych domach, koszty doprowadzenia energii elektrycznej, ciepłej wody były dzielone na wszystkie domostwa. Teraz nie oznacza to, że oni nam zmniejszyli opłaty. Trzeba je również uiścić, a przecież tych rodzin tam przebywających jest coraz mniej. A to przykład łagru. Ja nie spodziewałem się, że zobaczę jakieś ślady po dawnym systemie łagrów, obozów pracy istniejących w ZSRR. Między innymi Kapuściński w Imperium napisał, że łagry utonęły w morzu łez i bagien. I faktem jest, że wiele takich baraków zostało zdemontowanych przez ludzi, gdyż wykorzystywano to drewno jako materiał opałowy. Zobaczcie, mówiono mi, że ponad 100 km na północ od Magadanu, jeżeli znajdę osobę, która zna ten teren i samochodem terenowym będzie chciała nas tam zawieźć, mnie i dwójkę moich znajomych, to jeszcze, mimo tego, że mamy XXI wiek, możemy zobaczyć taki łagier z czasów bardzo odległych. Geograficzne, łatwe wytłumaczenie, dlaczego ten łagier przetrwał do dzisiaj. Zobaczcie, ta droga się po prostu w tym miejscu kończy. Wysokie góry uniemożliwiły dalsze przeprowadzenie tego szlaku, więc albo ktoś tutaj przyjeżdżał i kiedyś udało mu się tam strefę opuścić, albo został tam na zawsze. Wiemy o tysiącach osób, które umierały z głodu, zimna, ciężkiej pracy. Smutne miejsce, jeszcze zachowane na fragment infrastruktury przemysłowej. Pozyskiwano rudy. Ta drewniana
Konstrukcja pomagała transportować rudę w dół doliny. Tam ludzie na swoich plecach wywozili ją do głównego traktu. Ten główny trakt też był budowany przez więźniów Łachrów. Oni masowo umierali przy budowie tego szlaku. Statystycznie podaje się, że na każdy kilometr budowy tego szlaku umierało 6 osób, a ich ciała wykorzystywano jako materiał podkładowy do budowy drogi. Dlatego w opracowaniach historycznych czytamy, że jest to droga, tak zwana droga z kości. Takie baraki, jak one wyglądają w środku, taki oto piec miał zapewnić ciepło kilkunastu czy kilkudziesięciu osobom w środku. Średnia temperatura w styczniu w Magadanie wynosi minus 42 stopnie, a tam się zaznacza jeszcze łagodzący wpływ morza. Tutaj ponad 100 km dalej na północ jest jeszcze zimniej. Pogranicze Rosji i Chin, krótko o tym zagadnieniu, bo z jednej strony zdajemy sobie sprawę z tego, że Chiny miliard 400 milionów osób, a tutaj coraz bardziej puste tereny w Rosji. Niektórzy twierdzą, może Chińczycy będą chcieli tam zamieszkać. Może to będzie powód jakiejś wojny globalnej. No trudno, tutaj nie ma co się bawić w jakieś przypuszczenia. Zobaczymy, co będzie. Ale Chińczycy w Rosji są już rzeczywistością. Ich jest coraz więcej i tak jak początkowo zajmowali się głównie handlem, tak dzisiaj wkroczyli do działalności rolniczej, a niekiedy nawet pracują w zakładach przemysłowych. Zobaczcie takie oto zestawienie. Porównanie tylko jednej prowincji chińskiej, która graniczy z Rosją. Ta prowincja nazywa się Heilongjiang. I kilku jednostek, które widzieliście przed chwilą na tej rycinie Dalekiego Wschodu. Porównajmy gęstość zaludnienia. Od razu widzimy, jaka jest koncentracja ludzi na tych obszarach. Jeżeli chodzi o strukturę użytkowania ziemi, po stronie rosyjskiej dominuje ten kolor zielony. To są lasy, co oznacza, że można je potencjalnie wykarczować i tam wybudować domostwa. To nie oznacza, że Chińczycy chcą jechać za koło podbiegunowe północne. Oni by chcieli mieszkać w tej strefie przygranicznej, gdzie warunki do prowadzenia działalności są takie same, jak właśnie na północy Chin. Po stronie chińskiej ten szary kolor w tym słupku, te tak zwane pozostałe, to nie są ziemie, które potencjalnie mogą być wykorzystane pod dalsze wykorzystanie, bo są albo nieużytki, albo już tereny zabudowane, miejskie i wiejskie. I taki oto projekt, już zbliżamy się do końca, dosłownie 3 minuty i kończę to ten dzisiejszy wykład. Zobaczcie Państwo, to jest projekt sztucznej wyspy, którą Federacja Rosyjska chce usypać na woda Morza Czarnego. Na świecie coraz popularniejsze są sztuczne wyspy. Głównie znamy je z Emiratów Arabskich, Zatoce Perskiej, z Japonii. Tutaj taki oto pomysł i zerknijcie, ta wyspa ma przypominać kształtem Federację Rosyjską. Oczywiście jest ten dodatkowy wał na zewnątrz, on nie odpowiada kształtowi Rosji, ale on jest usypany po to, aby chronić ten obszar przed negatywnym wpływem fal. Widzicie groblą połączone ze stałym lądem. No i nie wiem, na ile przypadku to jest na razie projekt. Oni nie realizują go, bo mają inne wyzwanie, bo dokładnie na tym lądzie, który widzicie na tym zdjęciu, za rok odbędą się Igrzyska Olimpijskie w mieście Soczi. Ale nie wiem, na ile przypadkowo, zobaczcie, że w tym projekcie najbardziej zagospodarowaną częścią tej wyspy jest ta część obecnego pogranicza Rosji i Chin. Czy to przypadek? Chyba może przypadek, ale on też wpisuje się w ten trend, który na lekcjach geografii moglibyśmy do niego się również odnieść. No i właśnie Igrzyska Olimpijskie, to jeszcze zdjęcie z czasu, kiedy Soczi kandydowało. Teraz faktycznie już wiemy, że za rok to tam odbędą się Igrzyska Olimpijskie. I do tego krótki komentarz geograficzny. Igrzyska w kraju tak zimnym jak Rosja zlokalizowano w mieście, w którym rosną palmy, a średnia temperatura w styczniu wynosi plus 5 stopni. To jest strefa klimatu podzwrotnikowego. Oczywiście zawody się będą odbywały i tam, i w pobliskich górach. Ale koszt, jaki się będzie wiązał z tą imprezą, jest olbrzymi. No ale Rosja mówi, nas na to stać. I już przedostatni slajd. Ja nie będę Państwu udzielał żadnych odpowiedzi twierdzących czy przeczących, ale w Rosji i poza Rosją trwa dyskusja na temat tego, czy Rosja faktycznie jest wielka, w rozumieniu taka mocarstwowa.
No i ścierają się różne poglądy i ja Państwu te różne poglądy chciałbym na koniec przedstawić. Jedni mówią, Rosja jest wielka i podają taki argument, ma największą powierzchnię na świecie. Tak, ale, to ale dotyczy tego, że coraz trudniej będzie strzec tych długich granic w kontekście choćby tych zachodzących zmian ludnościowych. Kolejny argument zwolenników tej tezy. Rosja jest wielka, ma bardzo zróżnicowane środowisko przyrodnicze. Od podwrotnikowej strefy po około biegunową. No, jedni mówią tak, ale pamiętajmy, jaka część Rosji jest skuta lodem. To jest ta pustynia już arktyczna, a w jak rozległych obszarach wieczna zmarznina uniemożliwia faktyczne bytowanie. Kolejny argument, Rosja jest wielka i argument na to ma największe złoża niektórych surowców, między innymi ropy czy gazu. To jest prawda, ale to ale dotyczy tego, że te surowce się skutecznie wyczerpują. To są surowce nieodnawialne, a gospodarka rosyjska tkwi w tej rencie surowcowej, czyli na tym buduje swoją potęgę. Kolejny argument. Rosja jest wielka, bo nadal jest zamieszkana przez ponad 140 milionów ludzi. No tak, ale rok rocznie tych ludzi stale ubywa. Kolejny argument. Rosja zamieszkana jest przez przedstawicieli ponad 100 narodów. Tak, to prawda, ale o wielu narodach możemy już powiedzieć w czasie przeszłym, bo ich liczebność albo została zredukowana do zera, albo zwłaszcza na Syberii możemy wskazać przykłady narodów, których z wielu tysięcy pozostało dzisiaj po kilkanaście osób. Kolejne zderzenie argumentów. Rosja jest wielka, bo jest mocarstwem atomowym. To jest prawda, ma broń atomową, ale inni mówią, ta broń jest już tak przestarzała, że stanowi realne zagrożenie i dla Rosji, i dla świata. Kolejny argument. Rosja jest wielka, została kilka lat temu włączona do grupy G8, najbardziej rozwiniętych państw świata. Ale, inni mówią, tak wielka część społeczeństwa żyje poniżej granicy ubóstwa, że w żadnym z pozostałych krajów tej grupy nie ma do czynienia z tak wielką skalą bezdomności czy głodu. Kolejny argument, już przedostatni. Rosja to drugie po Stanach Zjednoczonych państwo, w którym żyje najwięcej miliarderów. To jest prawda, mówię o tych nowych Rosjanach, ale wielu wskazuje, w jaki sposób oni wzbogacili się, jak te swoje fortuny stworzyli i jak nierównomierna jest dystrybucja tych dóbr w tym kraju. No i już ostatni argument, mówią, rosyjska stolica to najdroższe miasto świata. To jest prawda, bo kiedy my często mamy wyobrażenie, że Rosja to tani kraj, to możemy się o tym boleśnie przekonać, że to nie jest prawda, przyjeżdżając do Moskwy. Ale w tej samej Moskwie olbrzymi problem bezdomności czy innych patologii, które występują oczywiście w różnych miastach. I to już ostatni slajd, bo żeby odpowiedzieć na pytanie, czym jest współczesna Rosja, z jednej strony można odwołać się do myśli Afanasiewa, że współczesna Rosja nadal pozostaje całkowicie niewspółczesna. Ja myślę, że Rosja jest w dużym stopniu tajemnicą, a na ile udało nam się tę tajemnicę rozwiązać, to może ten wykład jest jakimś krokiem w tę stronę. Serdecznie Państwu dziękuję. Wykład. No wiadomo, Rosja jest takim państwem, takim obszarem, gdzie te procesy, zjawiska cały czas są bardzo płynne. To jest ta polaryzacja społeczeństwa, w gospodarce. Rosjanie czasami właśnie są niewspółcześni. Z drugiej strony budują kilkanaście elektrowni atomowych w tej chwili, żeby sprzedawać tam prąd, jak się skończy ropa i gaz. Także no, bardzo ciekawy kraj, bardzo bogaty w różnych wymiarach. Dziękuję jeszcze raz. Proszę Państwa, w takim razie możemy już przejść do kulminacyjnego punktu naszego spotkania, czyli rozdania nagród w konkursie. Zanim do tego dojdzie, chciałem wręczyć, właściwie prosić panią dyrektor o wręczenie podziękowań nauczycielom. Podziękowania dla pani Beaty Chrobińskiej za przygotowanie uczniów do udziału w 6. konkursie geograficznym.
podziękowania dla pani Grażyny Gołębiowskiej za pracę w komisji konkursowej i przygotowaniu do tego konkursu. I podziękowania dla pani Barbary Szczepanik za pracę w komisji konkursowej 6. konkursu geograficznego w Leomarku. Teraz chciałem wręczyć podziękowania naszym sponsorom. Z tego, co się zorientowałem, to jest tylko przedstawiciel firmy ElitMat. Także tu mamy podziękowania dla pana Dariusza Kulmy za pomoc okazaną w realizacji. Dziękuję bardzo. Firma ElitMat wsparła nas bardzo mocno, naprawdę znaczący. No ja już jak zobaczyłem, co dostaliśmy, to naprawdę byłem zbudowany, naprawdę. Także dziękuję serdecznie jeszcze raz. Nikogo z państwa Grobulskich nie ma, także to dostarczę osobiście. Ale też państwo Grobulscy i w tamtym roku, i w tym bardzo życzliwie podeszli, nie żałowali, także cieszę się niezmiernie, że ten budżet konkursu nam cały czas rośnie. W takim razie możemy teraz, proszę państwa, wręczyć nagrody naszym laureatom. W takim razie poproszę może pana starostę i panią tutaj też, i panią dyrektor. To razem wręczymy, tak jest, to już tak. Wszystkich nagrodzonych proszę o pozostanie tutaj do wspólnego zdjęcia. Tak. Dyplom dla Łukasza Wociała za zajęcie 4. miejsca w 6. konkursie. Za zajęcie 3. miejsca w 6. konkursie geograficznym Geomania. Jeszcze nagroda. Dyplom dla Anny Zadrożnej za zajęcie 3. miejsca w 6. konkursie geograficznym Geomania. No tak, udało nam się prawie tak jak wczoraj nasz Piotr Żyła, tak, który wskoczyli we dwóch na pierwsze miejsce, to nam się udało, że na 3. miejsce wskoczyły 3 osoby. Dyplom dla Mikołaja Piątka za zajęcie 3. miejsca w 6. piątego konkursie geograficznego Romania. Tak, jeszcze Mikołaj brał udział w półfinałach Olimpiady Geograficznej, także też tam. Dyplom dla Anny Ciaś za zajęcie 2. miejsca w 6. konkursie. A ty masz więcej. Nie zmieściło się w jedno. I pierwsze miejsce dla Adama Andrasika za zajęcie 1. miejsca, tak, w końcu po 4 latach przedstawiciel zespołu, które broni się wysłały. Także niezmiernie się cieszę, że właśnie w końcu pracuję nad tym programem, nad tym konkursem już parę lat i że w końcu właśnie nasz tutaj przedstawiciel udało się. Zawsze troszkę bliżej, dobrze, żebyśmy do tego zdjęcia. Podejdźcie. Oczywiście, prosimy, tak. No, panią zapraszamy, naszego sponsora tutaj. Tak? No dobrze. Odwrotnie, tak. Słusznie, panie starosto. Uwaga, uśmiech. Dziękuję serdecznie.
Gratuluję wszystkim nagrodzonym. Bardzo dziękuję gościom. Jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie sponsorom za pomoc, za wsparcie. Dziękuję młodzieży. Na Magdzie też dziękuję, chociaż cały czas gada. Nawet nie zauważyłam tego. Dziękuję serdecznie i zapraszam do wytężonej pracy i zmagań w kolejnym, siódmym już konkursie za rok. Zaproszenie kieruję do wszystkich. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Co słychać TV?